Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Dziś, 25 września 2022 roku, odbywają się wybory parlamentarne we Włoszech. Z uwagi na to, jak znaczącym państwem w Unii Europejskiej są Włochy, postanowiłem nagrać odcinek przybliżający w kilku słowach scenę polityczną Włoch, jak się kształtowała od początku lat 90., jak wygląda obecnie i jak może ewoluować w przyszłości. Włochy bardzo często obok Francji i Niemiec są zaliczane do takiej czołówki, do, tej, do tych motorów napędowych Unii Europejskiej, I chociażby z tego powodu myślę, że warto Przybliżyć nieco bardziej polskiemu słuchaczowi właśnie, właśnie scenę polityczną tego państwa. Początek lat 90., już okres po zakończeniu zimnej wojny, to czas. Afer korupcyjnych to czas bardzo wielu głośnych tytułów prasowych, tytułów medialnych we włoskich, we, we włoskich mediach masowego przekazu dotyczących styku polityki, biznesu, zorganizowanej przestępczości. Te wszystkie afery oczywiście miały bardzo istotne, istotne znaczenie na krystalizację nowej sceny, sceny politycznej. Ci wszyscy hadecy, republikanie, socjaliści, socjaldemokraci, liberałowie, którzy po drugiej wojnie światowej kształtowali scenę polityczną we Włoszech, no, musieli ustąpić, musieli ustąpić na rzecz nowych sił politycznych. Tym przełomem był tutaj rok 1994, pierwsze wybory w II Republice Włoskiej, tak nazywanej zresztą, gdzie głównymi rywalami byli z jednej strony takie no, komuniści, którzy tworzyli demokratyczną partię Lewicy, bo pod taką, pod taką nazwą komuniści zaczęli występować, a z drugiej strony, no można powiedzieć nowa siła określana bardzo ogólnie mianem centro prawicy, której liderem był Silvio Berlusconi, człowiek, oczywiście już można powiedzieć, człowiek legenda, polityk legenda, z jednej strony milioner, z drugiej strony celebryta, no, częsty gość, można powiedzieć, tabloidów, bardzo częsty gość tabloidów, bardzo barwna postać właśnie Włoch, włoskiej sceny politycznej, właściwie jedna z, no, chyba najbarwniejsza postać po zakończeniu zimnej, zimnej wojny. Berlusconi Berlusconi wygrał w 1994, został wtedy po raz pierwszy premierem i stanął właściwie na czele tego obozu, nazwijmy to Centro Prawicowego. Oczywiście fundamentem tego, tego bloku był, była partia naprzód Włochy, czyli Forza, Forza Italia, którego, oczywiście, którego, którego liderem był Berlusconi. Także Liga Północna i Sojusz Narodowy. Tu warto oczywiście także podkreślić, że Liga Północna nie zawsze współpracowała z Berlusconim, był krótki okres, kiedy, kiedy startowała osobno, ale faktem jest, że rzeczywiście Berlusconiemu udało się bardzo mocno, tutaj można powiedzieć, scentralizować te, te, te ugrupowania szeroko pojętej, właśnie centroprawicy. Natomiast jeśli chodzi o przeciwległy biegun polityczny, to. Bardzo istotną oczywiście partią stała się Partia Demokratyczna, która powstała w 2007 roku. W jej skład weszli dawni komuniści, wszelkiej maści liberałowie czy demoliberałowie, lewicujący HDC, jeśli w ogóle tak to, można, tak to można określić, lewicowi centryści, no i wszelkiej, wszelkiej maści właśnie formacje, które zaliczamy do szeroko pojętej, szeroko pojętej lewicy. I te dwie formacje, właściwie można tak powiedzieć, w sposób bardzo istotny kształtowały włoską scenę polityczną, aż do czasu, aż do czasu pojawienia się. Można powiedzieć takiego, takiej partii protestu, czyli ruchu pięciu gwiazd. Po tych dwóch dekadach, kiedy rządy Berlusconiego przeplatały się z rządami lewicy, właśnie pojawiło się to ugrupowanie protestu, ruch pięciu gwiazd, założony zresztą przez satyryka, przez komika Beppe Grillo, który, który, no, można powiedzieć, zrobił, zrobił tutaj niezły wynik wyborczy. Ponieważ w wyborach 2018 roku uzyskał ponad 30% głosów. No i w związku z tym oczywiście w tych nadchodzących, w tych wyborach, które obecnie, z którymi obecnie mamy do czynienia, są trzy takie liczące się bloki polityczne, szerokie bloki polityczne. Z jednej strony zjednoczona centroprawica, tworzona przez Giorgię Meloni, Silvio Berlusconiego i Matteo Salviniego, a także dwa inne ugrupowania. Z drugiej strony mamy do czynienia z blokiem centrolewicowym, którego fundamentem oczywiście, sta, którego fundament stanowi partia, partia Demokratyczna. Tam oczywiście także oprócz tej wszelkiej maści demoliberałów wchodzą, wchodzą zieloni, właśnie klimatyści i podobne, podobne nurty. Natomiast no, warto także zwrócić uwagę na to, że w, w, tej, w tym bloku centrolewicowym znajduje się Luigi Di Maio, dawny szef Ruchu Pięciu Gwiazd który jest obecnie także urzędującym szefem dyplomacji Włoch. Natomiast poza, tą centrum, po, poza tym blokiem centrolewicowym znalazł się właśnie ten ruch Pięciu Gwiazd. Na jego czele stoi były premier Giuseppe Conte. W obecnych wyborach Włosi wybierają 200 senatorów i 400 posłów. Ten nowy rozmiar parlamentu został przyjęty w 2020 roku. No, do tej pory obywatele Włoch wybierali 630 posłów i 315 senatorów. Z pomniejszych partii, które startują, myślę, że warto tutaj zwrócić uwagę na nowo powstały Ital Exit, tworzony zresztą przez jednego z senatorów, który był wybrany z listy Ruchu Pięciu Gwiazd, czy też im tak, tak, takie ugrupowanie o nazwie Żywe Włochy Italia Viva, tworzone przez byłego premiera Matteo Renziego. Jeśli chodzi o ten próg wyborczy, to we Włoszech on wynosi, on wynosi 3%. Jeśli chodzi oczywiście o ten kontekst taki polityczny, niedawny, który w sposób bardzo istotny wpływa na, na przebieg tych wyborów, to chodzi oczywiście o rozpad rządu Giuseppe Contiego, tworzonego przez Ruch Pięciu Gwiazd, Partię Demokratyczną i Mateo Renciego Po upadku rządu Contiego w początkach 2021 roku na włoskiej scenie politycznej pojawił się Mario Draghi, człowiek, który no właściwie całe swoje życie zawodowe związane jest z szeroko pojętą sferą finansowo-bankową. Były prezes Banku Włoch, były prezes Europejskiego Cen Banku Centralnego. Człowiek, który, którego ideą było stworzenie takiego rządu technokratycznego, rządu skupiającego większość ugrupowań. No i rzeczywiście to się udało. Poza braćmi Włochami, Giorgi Meloni i i jakimiś tam marginalnymi ugrupowaniami, pojedynczymi posłami z marginalnych ugrupowań, skupił większą część reprezentacji politycznej w parlamencie, ale to się okazało nietrwałe, kruche, kryzys na włoskiej scenie politycznej no, doprowadził do tego, co obecnie, co obecnie widzimy. Sama Giorgia Meloni to bardzo ciekawa postać, rocznik 1977, szefowa partii bracia Włosi, wśród części eu, europejskiego establishmentu, mówimy o tym oczywiście Establishmentem brukselskim jest postrzegana jako nacjonalistka, co moim zdaniem nie jest, nie jest specjalnie uprawnione. Nazywanie w ogóle Braci Włochów ugrupowaniem nacjonalistycznym czy jakimś skrajnie prawicowym też moim zdaniem jest mocno przesadzone. Nazwałbym tutaj Braci Włochów raczej partią o charakterze konserwatywnym czy też narodowo konserwatywnym. Zresztą do 2014 roku ta partia funkcjonowała pod nazwą Bracia Włosi. Centroprawica narodowa. Jeśli chodzi o poglądy Giorgi Meloni, to nazwałbym je poglądami takimi no, dość konserwatywnymi, jak na, jak na europejską scenę polityczną. Jest przeciwna związkom, związkom jednopłciowym, wspominała o walce z lobby LGBT, była przeciwniczką imigracji, deklaruje powrót do. Tradycyjnych wartości w społeczeństwie włoskim, które zresztą jest coraz bardziej zlaicyzowane, to też trzeba, trzeba zwrócić na to uwagę. Natomiast jeśli chodzi o politykę zagraniczną, to przed 24 lutego 2022 roku była zwolennikiem, zwolenniczką poprawnych i nawet bliskich relacji z Rosją. Już po otwartej inwazji rosyjskiej na Ukrainę opowiedziała się za dostarczaniem pomocy, na, pomocy Ukrainie, chociaż też trzeba przyznać, że nie była tutaj jakąś hura optymistką w tym zakresie, czy też jakąś hura zwolenniczką jakiejś jakiej wielkiej pomocy. Ciekawe jest jej stwierdzenie na temat tego, kto będzie potencjalnym zwycięzcą tej wojny na Ukrainie, jeśli na przykład Ukraina by poniosła porażkę, no, patrząc na całą tę konfigurację geopolityczną i biorąc pod uwagę to, że przecież to nie jest tylko i wyłącznie wojna rosyjsko-ukraińska. Powiedziała Georgia Meloni, że jeśli Ukraina upadnie, a Zachód zniknie, to jest cytat: Jeśli Ukraina upadnie, a Zachód zniknie, wielkim zwycięzcą nie będzie Rosja Putina, lecz Chiny Xi Jinpinga. Koniec cytatu. To Ciekawe zdanie pokazujące także pewien horyzont geopolityczny w myśleniu w myśleniu tej liderki braci Włochów. Myślę, że dosyć ciekawie, ciekawie także wypowiadała się na temat obecnych zmagań o wpływy na świecie I, i, i rozumie moim zdaniem doskonale to, że dzisiaj mamy do czynienia ze zmianą geopolityczną, w związku z czym no, jest to niewątpliwie niewątpliwie ciekawa postać. Sami bracia Włosi to obecnie ta partia z największym poparciem w tej centroprawicowej koalicji, o której, o której mówię. W jej skład wchodzi także oczywiście Liga Matteo Salviniego i Forza Italia Silvio Berlusconiego. Ta koalicja jest zdecydowanym faworytem przed, przed dzisiejszymi wyborami parlamentarnymi. Była zdecydowanym faworytem. Natomiast, no, też trzeba oczywiście powiedzieć, że, że w przeszłości zarówno Liga, jak i Forza Italia miały przecież do bardzo dobre relacje z Rosją Władimira, Władimira Putina. No, myślę, że na zakończenie to poruszyć kwestię Europy Federalnej, tej wizji, którą prezentuje obecnie rząd niemiecki, koalicja niemiecka, SPD Zielonych i FDP. Pytanie, jak się ma do tego potencjalny przyszły rząd centroprawicowy we Włoszech, ten najbardziej spodziewany przez komentatorów, przez także sondażownie włoskie. Sama Georgia Meloni była sceptyczna, jeśli chodzi o zwiększanie uprawnień Unii Europejskiej, natomiast Trzeba zwrócić uwagę na fakt, że podpisany traktat kwirynalski w 2021 roku jasno wytycza pewną wizję Europy coraz silniej zjednoczonej, scentralizowanej, no, krótko mówiąc, Europy o charakterze federacyjnym. Biorąc pod uwagę, jak trudnych warunkach ten traktat powstawał, bo przecież rozmowy na jego temat trwały od 2017 roku. W 2018 roku rząd Ligi i Ruchu Pięciu Gwiazd no właściwie zawiesił te rozmowy, doszło do spięcia z Macronem, tam chodziło o politykę migracyjną, doszło do sytuacji, w której na krótko nawet Macron odwołał ambasadora Francji we Włoszech, ale Rząd Mario Dragiego, ten taki no, rząd, nazwijmy to rząd, rząd jedności narodowej, ten technokratyczny, doprowadził do jego finalizacji. I jak się wydaje, ten twardy rdzeń establishmentu włoskiego, chciałbym powiedzieć nawet tutaj, pewne głębokie państwo włoskie jest za tym, za pogłębianiem tych, tych relacji, za pogłębianiem tej centralizacji w Unii Europejskiej I to, i to jasno widać, to widać w tych trendach, chociażby jeśli chodzi o elitę finansową, elitę bankierów włoskich, którzy dążą właśnie do do zacieśnienia tej, tych, tych relacji. Zresztą sama Georgia Meloni nigdy nie była przeciwniczką, jakby tutaj, przynależności do strefy euro. Na przykład. Też warto na to zwrócić uwagę. Myślę, że kluczem do. Odpowiedzi na pytanie, czy Włochy będą kontynuowały ten trend w takim sensie geopolitycznym jest także sytuacja międzynarodowa, która będzie wpływała przecież i na sytuację gospodarczą i społeczną, imigracyjną i energetyczną. I we Włoszech, i w Unii Europejskiej już się pojawiają zresztą głosy, także wśród elit włoskich, że pojedyncze państwa sobie same nie poradzą, że tutaj potrzebna jest pewna centralizacja na, 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 forum, na forum Brukseli. Myślę, że nawet warto. Przytoczyć te obrazki z roku 2020 z, i po ogłoszeniu przez WHO pandemii COVID-19, kiedy pojawiły się we Włoszech także silne głosy o tym, że Unia Europejska nie sprawdziła się, jeśli chodzi o sytuację chociażby w Lombardii we Włoszech, ale potem one, te głosy zostały bardzo szybko zarzucone i, i, i rzeczywiście zaczęto przybliżać się do, do tego traktatu kwierynalskiego, który właśnie pod koniec 2021 roku został, został jednak podpisany. W tym kontekście ja bym nie był tutaj takim, można, można powiedzieć, zwolennikiem tezy, że rząd Giorgi Meloni to będzie jakiś rząd skrajnie prawicowy, jakiś radykalnie prawicowy, który mógłby doprowadzić do italexitu, do, do jakiejś, jakiejś rewolucji na włoskiej scenie politycznej. Absolutnie, absolutnie nie. No, trzeba sobie zdawać sprawę, że Giorgia Meloni, 45-latka, która naprawdę w polityce jest już długo, ma spore doświadczenie, jest politykiem wstrzemięźliwym, jak na, jak na niektóre, że tak powiem, niektórych przedstawicieli w ogóle, porównując ją z niektórymi przedstawicielami włoskiej sceny politycznej, a jej takie no, nazwijmy to konserwatywne poglądy, jak na europejską scenę polityczną, no, nie znamionują moim zdaniem żadnej, żadnej poważniejszej rewolucji. Dziękuję Państwu za uwagę.